Siemano, z tej strony ten youtuber, który kupił 45 tysięcy subów. Dzisiaj ze mną jest widz Rafał Jewela. No, dzień dobry. Dzień dobry, słuchajcie, gramy na mapce, którą pewnie wszyscy znają. Jest oczywiście taka mapka, gdzie się szuka kos i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie czekaj, jaką ty masz rangę? Taką samo jak ja, Silver 6. Tak, szukamy, słuchajcie, kos. Trochę masz echo, jakbyś mógł sobie coś przyciszyć, to by było... Bardzo masz kreatywny nick ogólnie, tak rzecz biorąc. O ty kurde! Uciekam sobie. Nie uciekniesz mi. Ja ucieknę, co ja nie ucieknę? Dobra, masz. Jak ty tak szybko znalazłeś to kosy? Nie wiem. Dobra, słuchaj, ile mają łapek dobić widzowie pod tym odcinkiem? Nie wiem. No to się zastanów, wiesz, powiedz jakąś kreatywną liczbę. 1000? No na ludzie wbiją. No wbiją, ale to zobacz, jak zawsze w 1500. Zablokowałem się. A, masz kosę. Tak. Weź daj jakąś taką, wiesz, kreatywną liczbę. Bo wiesz, w końcu gramy z tobą, a nie z jakimś tam, wiesz, innym. Tylko z tobą gramy, to dawaj jakąś kreatywną liczbę. No, dawaj. 1111. Dobra. Możecie wybić 1111 łapek w górę. Będziemy bardzo szczęśliwi. Tak w ogóle oglądasz Rafała i Ewelinę? Tak. Chciałem z nimi zagrać, ale ani razu mi się nie udało dołączyć. A to widzisz. W ogóle pozdrawiamy Rafała i Ewelinę. A ten... Ja z nimi w ogóle miałam coś nagrywać, ale ciężko się trochę skontaktować. Kurde, masz kosę? Może. A, może, ja wiedziałam, że ty masz kosę. Jak? Normalnie. No dobra, 2-1 jest dla ciebie. Ale ogólnie, słuchajcie, fajne jest tutaj w tej mapce to, że mogę nawet sobie tutaj wziąć jakiegoś widza z globalem, ale nie liczy się tutaj skill, jeżeli chodzi o strzelanie, tylko... Żeby po prostu, no, znajdywanie, tak? Więc nawet Silver 1 mógłby ze mną wygrać. Dobra, tak w ogóle, słuchajcie, to naprawiłem troszeczkę FPS-y w grze. Także mi nie będzie, no, lagować. A ile masz teraz? 230, a bez nagrywania mam 320. Jaką ty masz kartę graficzną? GTX 750. Nie ja mam 50. Nie mam. Ja mam 50. Tak? Teraz. No. Ty już pewno masz, tak? Nie, ale masz 50 FPS-ów, czy masz taką samą kartę graficzną? Mam słabą zintegrowaną z Intela. 530. Okej. Okay. Nigdy nie znajdę tej kosy. Ja chyba też nie, ja chyba też nigdy nie znajdę tej kosy. Ej! Proszę się tak nie bawić. Masz low'a, proszę mnie uciekać. Aha. Pamiętasz jakiś kawał sobie, byś opowiedział? Nie co? Wiem. Nie znam żadnych kawałów. Wiesz, teraz ze mną nagrywasz i tak muszę to wstawić, bo długo filmików nie dawałam. Więc ten, no, więc tak. Możesz po mnie pojechać lub cokolwiek, bo na pewno tego filmiku nie usunę, nie? Wiesz, możesz powiedzieć, załóżmy, nie. Szkodzi Mateo do lekarza, a lekarz też baba. Kurde, no chyba... Chyba nie ma tutaj chyba nigdzie. Znalazłem kosę. Chyba? Tak, chyba. A nie, to jednak nie kosa. Albo i tak. Właśnie, w ogóle możecie tutaj sobie zobaczyć mój profil, znaleźć go na Steamie, bo będę teraz częściej nagrywać z widzami, słuchajcie. Także możecie sobie wpadnąć ogólnie. W ogóle fajna mapa. Fajna bardzo mapa. Zobaczyłem u Damiana tą mapkę. I sobie postanowiłem, tylko, że ty masz tą alfę i ona jest lepsza, bo ma to tajne przejście. Ma tajne przejście? A nie, alfa nie ma. Aha. W tym pokoju, co się na przykład i obie, tam jest takie tajne przejście. Mhm. A już w normalnej wersji już to usunęli. Czyli mówię, że jest to jakieś tajne przejście. Wiedziałem, że masz kosę. Kurde. Dobra. Skąd także zwycięzcą zostałeś. Zagramy sobie jeszcze jeden meczyk. Zobaczymy, jak pójdzie. Oczywiście teraz wygram to. Dobra, także zrestartowałam mapkę, bo okazało się, że szukaliśmy chyba, nie wiem, 5 minut lub 6 i nie znaleźliśmy po prostu tej kosy, dlatego jeszcze raz
ten, trzeba szukać, bo jakoś zbugowana chyba ta arenka była, bo nie mogliśmy znaleźć kosy. I tyle. Dobra. Czym ty tak z ciekawości nagrywasz? OBS-em. Ej, patrz, już nie ma tego przejścia, co przed chwilą patrzyłem. Nagrywam OBS-em w tym momencie. Nie, no gościu, jak ty masz haksy? Tak, no? Na stole była, tutaj w tym. Ojejku. Rafa Jewalina, prochasz tak gejny. Jaki fajny nick masz. Dobra. Ej, weź mi daj fory teraz, nie? Bo to mój odcinek. Ty na pewno nie zrobiłeś cięcia. No jak? Ja tam zawsze robię cięcie. O, witam po cięciu teraz. Niestety coś przerwało, musieliśmy coś uzgodnić z kolegą. No weź mnie, nie blokuj. Ciebie nie blokuję nigdy w życiu. Ale ty na serio, mi się wydaje, że ty masz jakiegoś wallhacka. Ale ja nie chcę dostać bagbana. A ile już dostałeś bagbanów? Serwerowego. Dostałeś kiedyś bagbana, czy nie? Tak. Tak, a ile dostałeś bagbanów? O Boże, nie chcę mi się liczyć. O, to mamy coś wspólnego. Ale nie, ty no nigdy mnie nie. Ty, ja chyba mam najwięcej wagów w historii CS-a. Co ty gadasz? A ile masz? Policz. Już miałem ponad 15. Co ty gadasz, gościu? No to, naprawdę. To, ja to jest to moje naprawdę... ostatnie konto, jak dostanę waka, to już nie kupuję nigdy CS-a. Znowu się zbugowała mapa. Tak, każdy super. Tak mówi, gościu. Każdy tak mówi. Mogę ci pokazać moje konta, bo mam je znajomych u kolegów. Moi koledzy je. Mam 15 wagbanów. Mój kolega miał 10. Ja mam 4 wagbany, jak na razie. A za co on dostał? Za cheaty? No, a ty gdzie co? Gdzie ty jesteś? No tak samo. A jakich cheatów używał? Nie wiem jakich, ale no jakiś tam używał. Ja Easy Frax. Polecam! Easy Frax! Jak ktoś lubi cheatować w grach. A to nie jest coś takiego, że jak kogoś zabijesz i przytrzymasz alt, to się wtedy wyświetla, że z jakiej stronki korzystałeś? Nie. To tylko jak zabijesz kogoś. A no właśnie, no. Ale to można wyłączyć shift i F11. No wiem. Nie żartuję. Też je miałeś? No, na CS:GO Warzone testowałem sobie. Ja bym się teraz wcale nie zdziwił, jakbyś ty teraz włączył swojego wallhacka. Ty masz wallhacka, gościu! No nie! Sprawdziłem wszystkie miejscówki. Dobra, to dziękujemy bardzo za oglądanie. 1100 łapek? 1111 łapek. Tak, 1-1. 1-1-1-1. 4 jedynki i jest kolejny odcinek. Także zapraszam serdecznie, wbijajcie łapeczki, miłego dnia. Siema, ja lecę kupić suby. Elo.